Czy znaleźliście się kiedyś w sytuacji, w której oglądacie jakieś zdjęcia, czy to gdzieś w necie, w czyjeś galerii, na Instagramie i widzicie przepięknie rozmyte tło, i myślicie sobie, kurczę, tła w moich zdjęciach nie jest tak mocno rozmyte. Jak on to zrobił, jak ona to zrobiła? Czy to jest sztuczne rozmycie, czy ktoś majstrował przy tym zdjęciu przy Photoshopie? Może muszę zmienić aparat, albo co najmniej obiektyw. Pocieszę was, nie musicie wcale zmieniać sprzętu, żeby uzyskać efekt tak mocno rozmytego tła. A jak to zrobić, dowiecie się właśnie w tym odcinku. Hej jeszcze raz, ja mam na imię Przemek, a na tym kanale pokazuję Wam, jak fotografuję zwierzęta, głównie ptaki, oraz daję Wam wskazówki, mam nadzieję, że skuteczne odnośnie tego, jak w techniczny sposób podchodzić do fotografii oraz jak znaleźć czy wyszukiwać zwierzęta w terenie. I w tym odcinku chciałem Wam dać taką pigułkę odnośnie tego, w jaki sposób uzyskać ten mistyczny bokę, to rozmyte tło, to, to mydło, te przepiękne bliki, jak już w aparacie sprawić, żeby tło na Waszych zdjęciach było jak najbardziej rozmyte. A dla tych, którzy wytrwają do końca tego materiału, mam taką bonusową informację. Postaram się obalić pewien mit, który jest mocno zakorzeniony w fotografii, a tyczy się dokładnie tego, o czym będziemy mówić w dzisiejszym odcinku, czyli tego, jak uzyskać rozmyte, przepięknie rozmazane tło. Mówiąc czy czytając o rozmyciu tła, możecie spotkać się też z określeniem używanym specyficznie w fotografii Bokeh. Jest to zapożyczone, wydaje mi się, z japońskiego sformułowanie, a pełna definicja tutaj na dole. Króciutko o tym, co daje nam w ogóle rozmycie. Oprócz takich oczywistych walorów estetycznych, czyli to, że zdjęcie jakimś cudem magicznym po prostu jest w wielu przypadkach przyjemniejsze dla oka, to samo rozmycie możemy zastosować w bardzo konkretnych przypadkach i w bardzo konkretnym celu, ponieważ to, co rozmyte, najczęściej dla nas, dla ludzkiego oka, wydaje się na zdjęciu mniej istotne, a co za tym idzie, jeżeli fotografowany obiekt, model, modelka, nie wiem, kamień, drzewo, cokolwiek, co chcemy pokazać i z czego chcemy stworzyć temat tego zdjęcia, ten główny obiekt na naszym zdjęciu, jeżeli ten element będzie całkowicie ostry, a wszystko poza nim rozmyte, no to w oczywisty sposób cała uwaga widza, cała uwaga odbiorcy, Skupi się na tym, co jest ostre, a gdzieś tam w dalszej części dopiero zacznie się zastanawiać albo w ogóle nie zacznie się zastanawiać nad tym, co jest w tle. Więc oprócz tych walorów estetycznych jest to też bardzo skuteczne narzędzie do tego, żeby pokazać na zdjęciu to, co chcemy pokazać, i subtelnie ukryć to, co chcemy, żeby było ukryte. A czym tak naprawdę jest rozmycie? No jest to po prostu brak ostrości w danym elemencie, w danej części naszego zdjęcia. I jest to spowodowane tym, że te nieostre elementy znajdują się po prostu poza naszą głębią ostrości. I zanim przejdziemy do opowiadania o tym, jak wpłynąć na to, aby nasze tło było jak najbardziej rozmyte, warto wspomnieć o tym, czym jest głębia ostrości, bo to ona bezpośrednio wpływa na to, jak bardzo widoczne na zdjęciu będzie rozmycie tego tła. Głębia ostrości to w dużym skrócie obszar na zdjęciu, który jest ostry. Wszystko co poza tą głębią ostrości. Na zdjęciu będzie się jawić jako po prostu nieostre, czyli rozmyte. Więc w dążeniu do jak najbardziej rozmytego tła, my dążymy po prostu do tego, żeby to tło znalazło się jak najdalej poza tą naszą głębią ostrości. Możemy wyróżnić trzy główne rzeczy, na które my jako fotograf w terenie podczas robienia zdjęcia musimy wpłynąć, aby uzyskać jak najmniejszą głębię ostrości, a co za tym idzie, jak najbardziej rozmazać to nasze tło. I tymi elementami są wartość przysłony, ogniskowa naszego obiektywu oraz odległość. Odległość, w jakiej my znajdujemy się od modela i w jakiej model znajduje się od tła. I zaczniemy może od przysłony. Zasada jest bardzo prosta. Im mniejsza wartość f, wartość numeryczna przysłony, czyli im bardziej ona jest otwarta, tym bardziej tło będzie rozmyte. To jest bardzo prosta zasada. Jeżeli chcecie jak najbardziej wykorzystać swój aparat do tego, aby rozmyć tło, musicie pozostawić przysłonę. Maksymalnie otwartą. Czyli F1,4 będzie bardziej otwarte niż F2,0, a F2,0 będzie bardziej otwarte niż wszystkie kolejne wartości. Nie wiem, F4, F6,3, F11. Im mniejsza wartość F, tym bardziej tło rozmyte. Należy tutaj mieć też na uwadze, że różne obiektywy dają nam do dyspozycji różne maksymalne otwory przysłony. To znaczy, na np., obiektyw, który ja nagrywam, najniższa możliwa do wyboru wartość to F1,4. I te wartości. Na przykład przy zakupie obiektywu możecie sobie sprawdzić, wygooglować w sieci, jak bardzo można go otworzyć, a podpowiem, że im bardziej można otworzyć dane obiektyw, bardziej otworzyć przysłonę oczywiście w danym obiektywie, tym jego cena z reguły będzie wyższa, poza niektórymi wyjątkami, jeżeli chodzi o obiektywy manualne. Takie wartości przysłony, które są już uznawane za praktycznie limit tego, co można osiągnąć, oczywiście pomijając jakieś ekstremalne przypadki noktony i inne ekstremalnie otwierające przysłony obiektywy. To takie wartości jak właśnie F1,4, F1,2, F1,0 może nawet. To są już takie maksymalne wartości, więc nie należy zrażać się tym, jeżeli obiektyw, z którego korzystacie, ma maksymalny otwór przysłony rzędu 2,0 czy np. 2,4 albo 4,0, bo korzystając z kolejnych metod, o których za chwilę wam opowiem, możecie zniwelować to, że jest to obiektyw powiedzmy nie do końca otwieralny, czy mówiąc po naszemu, dosyć ciemny. Bardzo ważna rzecz, aby mieć możliwość manualnego ustawiania wartości przysłony, powinniście ustawić aparat w trybie albo manualnym, albo w trybie preselekcji przysłony. Kolejnym elementem, który powoduje to, że nasza głębia ostrości będzie mniejsza, a co za tym idzie, nasze tło będzie możliwie bardziej rozmyte, jest ogniskowa obiektywu, z którego korzystamy, którym wykonujemy zdjęcie. Im dłuższa ogniskowa, czyli im wyższa wartość podana w milimetrach, tym mamy szansę na większe rozmycie tego tła. To jest bardzo prosta zasada: obiektyw taki jak na przykład ten. Mój, którego przykładem posługuję się tutaj już drugi raz, jest to obiektyw szerokokątny. On ma bodajże 13 mm, co daje 19,5 mm na kropie. Jest to dosyć szeroki kąt, w związku z tym, pomimo tego, że ja mam no, dosyć mocno otwartą, bo 6,3 przysłone, to rzeczy, które znajdują się za mną, nie są jakoś bardzo rozmydlone. A to dlatego, że ta ogniskowa jest właśnie dosyć krótka. Jeżeli chcecie jak najbardziej rozmyć tło, powinniście korzystać z maksymalnego zakresu na jaki pozwala Wam Wasz obiektyw typu Zoom, albo po prostu ze stałego obiektywu o jak największej, jak najdłuższej ogniskowej, czyli im więcej milimetrów tym bardziej tło będzie rozmyte. Dla przykładu, tak jak wspomniałem wcześniej, obiektyw 24 rozmyje tło słabiej na tej samej wartości przysłony niż obiektyw np. 135 albo 500 czy 600 mm. Z tego właśnie powodu obiektywy do fotografii przyrodniczej o bardzo długiej ogniskowej, nieraz jest to 500, 600 albo i więcej mm, nawet jeżeli nie są całkowicie otwarte, nawet jeżeli nie otwieramy ich do maksymalnej wartości, na jaką pozwala otwarcie przysłony, to i tak Produkują bardzo rozmyte tło. W dosyć prosty sposób można rozmyć tło właśnie takimi obiektywami, no ale wiadomo, że nie w każdej sytuacji będziemy w stanie korzystać z super teleobiektywu, aby wykonać zdjęcie. I dlatego teraz warto wspomnieć o trzeciej rzeczy, która również ma bardzo duży wpływ na to, jak nasze tło na zdjęciu będzie rozmyte, a mowa tutaj o odległości. I będzie to zarówno odległość modela od obiektywu aparatu, jak też modela od tła. Im bliżej obiektywu znajduje się model, tym bardziej tło będzie rozmyte. Z kolei, im dalej od modela znajduje się nasze tło, czyli wszystko, co jest za nim, tym większe rozmycie tego tła. Dlatego zapamiętajcie, że zawsze lepiej, jeżeli macie taką możliwość i waszym celem jest uzyskanie rozmycia tła, zawsze lepiej przybliżyć sobie, przyzumować troszeczkę albo nawet moim zdaniem maksymalnie, na tyle na ile wasz obiektyw jest w stanie wam pozwolić i odsunąć modela. Od tła również na tyle maksymalnie, na ile pozwala Wam Wasz zamysł kompozycyjny, Wasz sposób kadrowania w danej sytuacji. I tutaj taka moja sugestia: oddalenie tła od modela nie zawsze oznacza to, że my musimy go fizycznie przesunąć albo że my musimy się przemieścić. Czasem wystarczy po prostu zwyczajna zmiana kompozycji. Na przykład fotografując jakieś zwierzę z góry, za tym zwierzęciem raczej zawsze będzie trawa czy to, na czym ono siedzi aktualnie, czy to jakiś patyk, czy po prostu ziemia. Jeżeli my przestaniemy fotografować w dół z takiej perspektywy, a zmienimy ją na równolegle do wzroku danego zwierzęcia, to obiektyw nie będzie już patrzył w trawę, tylko zacznie patrzeć na to, co jest bezpośrednio za tym zwierzęciem, czyli coś, co siłą rzeczy będzie bardziej oddalone niż ta trawa, na której ono siedzi. W związku z czym rozmycie tego tła będzie po prostu lepsze, będzie mocniejsze. No ale to bierze się po prostu stąd, że może nie fizycznie, ale kompozycyjnie oddalamy to tło od naszego modela. Więc podsumowując, cztery rzeczy, które należy wykonać dla idealnej sytuacji, w której będziemy w stanie jak najbardziej rozmyć tło. Maksymalnie otwieramy przysłonę, maksymalnie zoomujemy, czyli używamy maksymalnie długiej ogniskowej, jaką mamy dostępną. Przybliżamy się do naszego modela z aparatem na tyle, na ile jesteśmy w stanie, żeby nie zepsuć sobie kadru, żeby nie zepsuć kadrowania, i kadrujemy w taki sposób, żeby tło za modelem, czyli najbliższy obiekt, który będzie za nim, czy gama obiektów były jak najbardziej oddalone od tego modela. Chciałbym teraz opowiedzieć o jednej rzeczy, która zakorzeniła się mocno w tym naszym świadku fotograficznym, a o której nie mówi się, mam wrażenie, wystarczająco dużo, i jest to mit, który mówi, że Rozmiar sensora ma wpływ na to, jak rozmyte będzie tło. Otóż jest to całkowita bzdura i nie jest tak w żadnym wypadku. Zarówno na sensorze typu crop, niepełna klatka, jak i pełna klatka. Jeżeli przy tym samym obiektywie ustawimy tą samą wartość przysłony, niech to będzie 1,4 na jednym i na drugim obiektywie, to rozmycie tła przy tej samej odległości obiektu od aparatu będzie dokładnie jednakowe. Wydaje mi się, że ten mit mógł wziąć się stąd, że testując na kropie i na pełnej klatce to jak na tej samej przysłonie rozmywa się tło, ktoś kiedyś, czy parę osób musiało zrobić parę kroków w przód z aparatem pełnoklatkowym, aby wykadrować obiekt tak samo jak na kropie. No bo wiadomo, na kropie troszeczkę będziemy mieli efekt przybliżenia. I ktoś, żeby wykonać taki sam dokładnie kadr, zrobił parę kroków w przód w stronę tego modela, czy w stronę przykładowej rzeczy, którą fotografował, i w związku z tym był po prostu bliżej tego obiektu. A jak sobie w tym materiale już wytłumaczyliśmy, odległość aparatu od obiektu wpływa bezpośrednio na rozmycie tła. Więc jeszcze raz dla jasności, nie ma znaczenia, czy macie aparat pełnoklatkowy, czy macie aparat z sensorem typu CROP. Jeżeli zamontujecie w nich ten sam obiektyw i otworzycie przysłonę maksymalnie jak się da, to i na jednym, i na drugim aparacie ten fakt maksymalnie otwartej przysłony da dokładnie taki sam rezultat, jeżeli chodzi. Rozmycie. I słuchajcie, w tym materiale to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, że wytrwaliście do końca. Dziękuję również masie osób, która ostatnio zasubskrybowała ten kanał. I zachęcam kolejne osoby do subskrypcji, bo nie ukrywam, że bardzo pomaga mi to w rozwoju kanału i motywuje. Do każdego kolejnego nagrywanego materiału. A już teraz zapraszam Was jeszcze do jednego filmu, który wyświetlam Wam gdzieś tutaj na górze. Jest to film o tym, w jaki sposób sprawić, żeby zdjęcia były możliwie najostrzejsze. Czyli kolejny materiał w takim temacie poradnikowym ode mnie dla Was. Na dzisiaj to tyle. Żegnam się już z Wami. Zajrzyjcie na Instagrama, napiszcie w komentarzu o czymś, co na pewno udało mi się pominąć w tym materiale. Jeżeli chcecie, to zapraszam do merytorycznej dyskusji w komentarzach. Zostawcie po sobie łapkę w górę i do zobaczenia już w następnym materiale. Dzięki. Hej!